Siema, siema. Cześć, a co tu robicie? Impreza, impreza. Ale jak to ja właśnie zamykam? No jak to, nie zostajesz z nami? No dobra, ale co się dzieje? Słuchaj, ten pub od zawsze był miejscem naszej ekipy, no i tak musi zostać. No ale przecież ja wiem, robię co w mojej mocy. No i my dlatego zrobimy to, czego ty sam nie będziesz mógł zrobić. Jak zobaczysz, co Wolska wymyśliła, to po prostu szok. O co chodzi? Bawimy się w wojnę, hełmy, pistolety, co? Słuchaj, słuchaj, ja naprawdę... Wolska ma zawsze pomysły po bandzie, ale w tym wypadku muszę z nią zgodzić. To naprawdę może się na Cirka z powrotem. No dobra, dobra. Piwko, piwko, dobra, już nie gadaj. To co, to... Wojna, tak? No hej, kochanie. Cześć, Rafi. Siema. Ale gdzie macie Krzyśka i Monię? Próbowałem. No, zaciął się. Mnie też nie chciał słuchać. Dobra, chodźmy. Cześć. Cześć. Hejka. Cześć. Cześć. O, jak jesteśmy w takim doborowym towarzystwie, no to może napijemy się czegoś mocniejszego. Jesteście! Hej, Kacper. Cześć. Zmieniliście zdanie? Dlaczego? Kacper miał jednak dobre argumenty. Nie od razu do mnie dotarły, ale... W końcu. No ja wam powiem, że już nawet nie jestem zła na tego Irka. No głupio zrobił, ale jest jaki jest. Mi nie było tak łatwo odpuścić, ale to jest jednak mój kumpel, no. Na dobre i na złe, nie chcę tego całkiem stracić. To będzie dużo dla niego znaczyło. A w ogóle ten cały Kuba już dostał za swoje. Jakiego mu Monia kopa sprzedała, między nami remis. O, jaki remis, przepraszam, to jest totalna porażka pana producenta. Idę się przywitać. Cześć! A, takie głupie pytanie, Iwony nie będzie? No tak, szczerze, to właśnie nie wiedzieliśmy, co mamy z tym zrobić. No, długo nad tym myśleliśmy. Czy się wkurzy, czy ucieszy, no i w końcu chyba nikt jej nie powiedział. Trudno. Dobra, ploteczkami, ale może nagramy to, co mamy nagrać, co? A, ty nie wolisz! Marka dla ciebie tu jest i chłopaki dalej. Dzięki. A dla mnie? Tak. Dobra, leję. Uwaga, uwaga, tu brygada bojówki Addiction. Mamy wiadomość do Ireny Uszasobczaka. Irek, masz 48 godzin, żeby tu wrócić i to nie są żarty. I najlepiej przyprowadź ze sobą Oskara. Nasze żądania mają być spełnione bezwarunkowo, inaczej po kolei będziemy eliminować wszystkich zakładników. O nie!